Marta Żarnowska, witam serdecznie. W studiu Radia Ziemi Wieluńskiej gościmy już dyrektor Wieluńskiego Szpitala, panią Bożenę Łaz. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A także kierownika bloku operacyjnego, pana Arkadiusza Kurandę. Witam. Dzień dobry państwu. Kilka tygodni temu Wieluński Szpital obchodził swoje 57. urodziny. No, od tego czasu pewnie wiele się zmieniło, jeśli chodzi przede wszystkim o wygląd szpitala. Około 14 milionów złotych to są pieniądze, dzięki którym ten nowy wygląd właśnie Wieluński Szpital może zyskać. Teraz prawie na finiszu jest przebudowa bloku operacyjnego. Proszę nam powiedzieć coś więcej na temat tej inwestycji. Całe zadanie realizowane jest w ramach projektu, w ramach regionalnego programu operacyjnego wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej. Od dwóch lat, od ubiegłego roku konkretnie trwa przebudowa szpitala i doposażenie w sprzęt medyczny, który pozwala nam tutaj rozszerzyć zakres naszych usług i poprawić jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Dla nas to jest ogromny krok do przodu, ta kwota, która w ostatnim czasie wpływa do szpitala i te wszystkie zadania, które możemy w ramach tych pieniędzy wykonać. Blok operacyjny to w zasadzie już jest końcowa faza realizacji tego projektu. W trakcie jest jeszcze remont oddziału razowo-ortopedycznego, a także ostatnie zadanie polegające na ucyfrowieniu pracowni RTG. Wcześniej realizowaliśmy centralną sterylizatorną, był remont chirurgii ogólnej, był remont fizykoterapii, poradni gruźlicy i chorób płuc, bakteriologii. Także cały szereg prac wykonywanych było właśnie w ramach pozyskanych środków. Zadanie pod tytułem przebudowa bloku operacyjnego, bo to nawet nie remont, a przebudowa, ten blok kompletnie musiał być zmieniony, żeby spełniać wymogi. Ważne jest jeszcze dlatego, że jest to jedno z zadań, które ujęte było w naszym programie dostosowawczym szpitala do wymogów, jakie spełniać muszą pomieszczenia, w których wykonywane są usługi medyczne. Bez realizacji tych wszystkich zadań, które w ramach tego projektu wykonujemy, niestety szpital i jego dalsze funkcjonowanie stanąłby pod znakiem zapytania, bowiem w momencie, kiedy nie spełnialibyśmy tych wymogów, musielibyśmy po kolei poszczególne komórki organizacyjne zamykać, a blok w serce szpitala, który służy oddziałom zabiegowym, a mamy 4 oddziały, w momencie, kiedy zostałby zamknięty automatycznie, nie miałyby szans również i możliwości funkcjonowania oddział chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny, chirurgii dziecięcej, a także oddział położniczo-ginekologiczny. No właśnie, powiedziała pani, że blok operacyjny to jest serce szpitala. Panie doktorze, takie zmiany były na pewno bardzo potrzebne. Proszę nam powiedzieć, ile zabiegów państwo wykonują, jeśli chodzi o blok operacyjny? W ciągu ubiegłego roku wykonaliśmy na salach operacyjnych naszego bloku, a są 3 sale operacyjne, 2209 zabiegów, więc jest to dość imponująca liczba. Operują 4 oddziały zabiegowe naszego szpitala, oddział chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej oraz ginekologii. Najwięcej zabiegów w ubiegłym roku wykonał oddział chirurgii ogólnej 713, oddział urazowo-ortopedyczny 630, ginekologia 560, chirurgia dziecięca około 300 zabiegów. Także jest to dość duża liczba zabiegów. Zabiegi odbywały się, tak jak powiedziałem, w 3 salach operacyjnych, które no niestety nie spełniały wszelkich standardów i już funkcjonowanie oddziałów zabiegowych naszego szpitala stało pod znakiem zapytania, gdybyśmy nie dostosowali do obecnych wymogów bloku operacyjnego, co dzięki pozyskaniu tych środków udało się. Także teraz mamy 3 sale operacyjne, które są klimatyzowane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, która zapewnia komfort zabiegu zarówno dla pacjenta, który w czasie zabiegu no, niemalże nagi pod prześcieradłem leży, a także dla zespołów operacyjnych, gdzie temperaturę no, można odpowiednio utrzymać. Zwiększamy reżim, że tak powiem, czystości czy zachowania. Minimalizujemy ryzyko wystąpienia jakichkolwiek powikłań infekcyjnych, także jest to szalenie ważne. Mhm. Jak do tej pory sobie państwo radzili bez tego oddziału? Bo rozumiem, że na czas przebudowy no, nie funkcjonował on w pełni. Przygotowania do remontu, a właściwie do przebudowy bloku operacyjnego trwały już od kilku miesięcy. Wcześniej musieliśmy rozwiązać problem zabezpieczenia oddziałów zabiegowych i miejsca, gdzie mogliby wykonywać zabiegi. Takie miejsce zostało i taki tymczasowy blok operacyjny został utworzony w szpitalnym oddziale ratunkowym.
to przystosowane odpowiednio pomieszczenie. Oczywiście uzyskaliśmy zgodę sanepidu na uruchomienie tego zastępczego bloku operacyjnego. On funkcjonuje jeszcze do tej chwili. Oczywiście byliśmy też w kontakcie z sąsiednimi szpitalami, że w momencie, gdyby nam się skomasowały te zabiegi, gdyby wyszła taka potrzeba, że musielibyśmy prosić o pomoc, to w każdej chwili mogliśmy takiego pacjenta przekazać. Radziliśmy sobie do tej pory dobrze, bo to jak powiedziałyśmy na początku, jest to końcowa faza realizacji tego zadania. Ten blok zastępczy spełnił te nasze oczekiwania i spełnił swoje zadanie. Zabiegi są tam wykonywane i jeszcze tak będzie, myślimy, do końca sierpnia, do momentu, kiedy ostatecznie blok operacyjny nowy po przebudowie zostanie odebrany przez sanepid i dopuszczony do uruchomienia. Czy to sprawiało jakąś trudność? Czy wszystkie zabiegi były wykonywane tak, jak powinny być? No i nie był to jakiś duży problem? No niestety był to problem, bo trudno sobie wyobrazić, że zastąpienie trzech sal operacyjnych jedną. Oczywiście, że tak. Musieliśmy zrezygnować z części planowych zabiegów operacyjnych, bo dysponujemy obecnie na czas remontu tylko jedną salą, ale poprzez dość duże zaangażowanie całego personelu, lekarzy z oddziałów zabiegowych, personelu bloku, poprzez wydłużenie pracy niemalże na okrągło, więc ta sala nie stoi pusta. Udaje się jakoś pilne przypadki i część planowych pacjentów jednak zoperować. No, tak jak pani dyrektor powiedziała, mamy to zabezpieczenie, że w trakcie nawet planowych zabiegów, gdyby było coś pilnego, to albo pacjenta możemy przekazać do ościennego szpitala, które są poinformowane o naszej sytuacji, bądź też możemy bazować na naszej sali na oddziale ginekologii do cięć, no ale cóż, takich super zagrażających życiu sytuacjach, kiedy trzeba wyjść. Także na szczęście takich sytuacji nie było. Udało się tego uniknąć, że poza wsparciem unijnym jest jakieś inne wsparcie, które nas zabezpieczyło przed nagłymi takimi przypadkami. Wszystko po to, żeby było lepiej. Mówiła pani o tych inwestycjach, które są realizowane w tym momencie, ale jest też dużo planów na kolejne inwestycje. Proszę nam powiedzieć, co w kolejnej fazie będzie robione, jeśli chodzi o Szpital Wieluński. To znaczy, tak w zasadzie to bym powiedziała, że jeszcze raz taka kwota była możliwa do pozyskania, to by pozwoliła nam rozwiązać wszystkie problemy, jakie są w szpitalu. Z tym, że tutaj bardzo mocno chcę podkreślić, te zadania, które w tej chwili są wykonywane, one spełniają wymogi programu dostosowawczego, czyli szpital już jest dostosowany, będzie dostosowany, bo jeszcze kończymy te zadania, będzie dostosowany i już tutaj przed tym takim, przed tą obawą, że może nam ktoś tutaj powiedzieć, że nie spełniamy wymogów i mogą nam zamknąć, czy może nie zezwolić na działalność, tego już nie będzie. Zadania natomiast, które dalej są do realizacji, przede wszystkim muszą być docelowo zrealizowane, biorąc pod uwagę komfort pobytu pacjenta, poprawę estetyki. To są przede wszystkim te najważniejsze czynniki i takim pierwszym tematem, którym chcielibyśmy się zająć i którym musimy się zająć, to będzie przebudowa bloku porodowego. Mhm. To jest kolejny temat, do którego się przygotowujemy. W tej chwili zastanawiamy się i szukamy pomysłu na pozyskanie środków, ale oczywiście najpierw rozpoczynamy od przygotowania odpowiedniej koncepcji, żeby wiedzieć, czego oczekujemy i jednocześnie, jakie to będą pieniądze konieczne do zaangażowania, żeby można było to zadanie zrealizować. Jakie są możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie tych funduszy? To znaczy, w tym momencie jeszcze nie odpowiem. Na pewno będziemy szukać możliwości skorzystania może jeszcze właśnie z jakichś programów unijnych, czy jeszcze w jakiś inny sposób. To jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Najpierw przygotowujemy, w tej chwili dopiero rozpoczynamy przygotowywanie tego tematu, także w którymś momencie myślę, że jak już będzie jakieś światełko w tunelu, będziemy na pewno o tym przede wszystkim przyszłych pacjentów czy pacjentki informować. Do takich wymogów ma być podobno we wrześniu dostosowywany również oddział ratunkowy. To znaczy, szpitalny oddział ratunkowy musi być przede wszystkim przywrócony do stanu pierwotnego. Ja informowałam, że tam został uruchomiony zastępczy blok operacyjny, w związku z tym część pomieszczeń tego oddziału musieliśmy zagospodarować i zająć właśnie dla tego tymczasowego bloku operacyjnego. W związku z tym w tej chwili musimy przywrócić pierwotny stan, a jednocześnie, ponieważ w międzyczasie, od kiedy został nasz oddział utworzony i dostosowany, zmieniły się znów przepisy, także oprócz tego przywrócenia stanu pierwotnego muszą być wykonywane jeszcze inne czynności, inne zmiany.
związane z adaptacją pomieszczeń i to właśnie będzie robione w miesiącu wrześniu. W tej chwili wykonana została dokumentacja i wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę i taka przebudowa będzie. Środki finansowe na wykonanie tego zadania zagwarantował nasz organ założycielski, czyli Starostwo Powiatowe. Ja chciałabym tutaj jeszcze też mocno podkreślić, że program, o którym mówiłam, w ramach którego realizowany jest blok operacyjny, ten nowy już, i te 14 milionów, które pozyskaliśmy, to tutaj 25% środków też zabezpiecza nam organ założycielski, czyli Starostwo Powiatowe. Bez tego nie mogłoby być zrealizowane to zadanie. Także tutaj ogromne podziękowania dla Starostwa Powiatowego, dla pana starosty, za to, że możemy, dla Rady Powiatu, dla wszystkich, którzy decydowali w tych sprawach, że mogliśmy do tego zadania przystąpić i pozyskać taką kwotę. To przekracza ten udział własny, przekracza 3 miliony złotych. Jest to taka kwota, której na pewno nie wygospodarowałby samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą również czeka szpital, a mianowicie chodzi o podłączenie do wieluńskiej ciepłowni. Proszę nam powiedzieć, na jakim etapie w tym momencie jest ta inwestycja planowana? My realizowaliśmy parę lat temu, to już będzie blisko 9-10 niedługo, zadanie polegające na termomodernizacji obiektów szpitala i budowę ekologicznej kotłowni. Taka kotłownia w naszym szpitalu funkcjonuje. Jest to kotłownia na biomasę. Była to jedna z pierwszych kotłowni w Polsce tego typu, która została zamontowana, zorganizowana w placówce medycznej. Jednak dla bezpieczeństwa powinniśmy mieć drugie źródło zasilania w ciepło. Na wypadek jakiejś awarii, no niestety bylibyśmy, szczególnie w sezonie zimowym, zmuszeni chyba do ewakuacji szpitala. Dlatego mocno zabiegaliśmy o to, żeby móc pozyskać drugie źródło. I wtedy wchodziły w grę dwa zadania. Albo pozyskać środki na budowę jeszcze zastępczego źródła, albo podłączyć się do ciepłowni miejskiej. Nie było to możliwe do tej pory, ponieważ nie przechodziła nigdzie blisko nitka ciepłownicza. Teraz ciepłownia realizuje takie zadanie. Podpisaliśmy stosowną umowę co do współpracy i czekamy na to, aż będzie to zadanie zrealizowane. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się podłączyć szpital do nitki ciepłowniczej i rozpoczniemy taką współpracę. Czekamy na te wszystkie zmiany, szczególnie te, które dotyczą samego szpitala, ponieważ no to nie tylko komfort pracy lekarza, ale przede wszystkim komfort dla pacjentów. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi była dyrektor Wieluńskiego Szpitala pani Bożena Łas, a także kierownik bloku operacyjnego pan Arkadiusz Kuranda. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.